Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na świeżutką partię z Grand Prix Fide z turnieju rozgrywanego w Berlinie, gdzie bierze udział rzutem na taśmę Radosław Wojtaszek. Yy, wszedł w miejsce Dinkli Rena, który no, nie mógł zagrać w tym turnieju z różnych powodów. Yy, no i Radek Wojtaszek yy, będzie miał szansę. Awansować do turnieju pretendentów, bo jak wiemy, już Jan Krzysztof Duda w tym turnieju udział już sobie zapewnił, zapewnił, wygrywając Puchar Świata. No ale tutaj, właśnie, nasz Polak dostał taką szansę. No i w pierwszej partii tutaj spotyka się z faworytem w zasadzie tego turnieju, jeżeli chodzi o ranking. Richard, raport, znany nam już zawodnik, który grał też z Janem Krzysztofem Dudą. Janek bardzo ładnie wygrał z raportem. No, turniej oczywiście wymagający. I zobaczymy, jak sobie tutaj Radek będzie radził. Wiemy, że Radek Wojtaszek słynie z bardzo solidnej gry, z bardzo dobrego przygotowania debiutowego. I zobaczmy, jak sobie tutaj radził białymi. A białymi potrafi grać niezwykle mocno. Co nie znaczy, że czarnymi gra nie mocno, ale akurat białymi na najwyższym poziomie to jest jednak taki mały atut. No i dobrze. Radek rozpoczął ruchem, partię ruchem D4, E6, C4 i od razu. Koniec B4. Co ciekawe, Samuel Shackland robi tutaj kurs na temat tego ruchu również. No i chyba Radek mi się przygotował. Znaczy, to jest tylko moje przypuszczenie, oczywiście arcymistrz tego pokroju jak najbardziej jest przygotowany na różne ewentualności, z D2 można spokojnie grać, posunięcie A5 i teraz jakbyśmy na przykład wybili na B4 i pionek by wybił tutaj, no to ta wieża łapie tutaj fajną opcję na, na tej linii, no więc za bardzo nie polecam tutaj zbijać tego gońca, tylko grać naturalnie i wzorować się tutaj na partii naszego wspaniałego arcymistrza, skoczek zagrywa po F3 na, na F6, posunięcie G3 D5, walka o centrum, biały to olewają, grają swoje, czyli goniec g2 i widzimy, że pionek zbija na c4. Partia naprawdę godna uwagi i warto się przyjrzeć bliżej, bo no zresztą zobaczycie, jak to się wszystko potoczyło. Otóż, wybicie pionka, no i okej, okay, jest pionek mniej, póki co hetman zagrywa na c2 i chce tego pionka wziąć. Białym się to uda. Takie ruchy pod tytułem B5 nie działają za bardzo, bo od razu mamy kontrę pod tytułem A4 i tutaj staramy się rozbijać to centrum. Jasne, że taki ruch C6 też chodzi nam po głowie, ale tutaj w tej sytuacji można spokojnie wybić, a jeżeli. By wybiły tutaj na B5, no to wtedy goniec na B4 i niestety ta wieża już ma problem. No więc pułapki tutaj są z jednej i z drugiej strony, więc po ruchu A4 wszystko by było pięknie. No ale taki ruch, nie, taki ruch B5 nie nastąpił, ale powiedzmy, jakby jakby ruch. jeszcze raz, jeszcze jakby ruch B5 nastąpił i zagralibyśmy A4. Tutaj w zasadzie nie wiadomo, co grać, no bo. To pozycja jest już czarnymi, taka słabsza, bym powiedział. E, inną możliwość tutaj e, chciałbym sprawdzić. Mianowicie, jakbyśmy po B5 jeszcze zagrali skoczek E5. Skoczek E5 wydaje się fajny, bo od razu goniec atakuje wieżę, lecz nie jest to najlepsze rozwiązanie z uwagi na bardzo proste zagranie wieża A7. Czarne pozbywają się wszelkich problemów związanych z diagonalą H1A8 i. To jest, myślę, że dobra już pozycja czarnych, więc trzeba bardzo uważać, dokładnie rozgrywać debiut. Po Hetman C2 C5 nastąpiło ze strony czarnych, na co białe od razu postanowiły zagrać A3, odpędzić gońca. Goniec musi wybijać i skoczek wstępem wybija na D2. Zauważmy, trzy figury już są w grze, Roszada jest w gotowości, tylko małe zamieszanie w centrum, ale to jest wszystko wyliczane, ten pionek pada na pewno. Czarne wybiły na D5, na co Radek odbija na C4. Czyli zostaje mu w tym momencie jeden pion mniej do odbić. Znaczy jeden pion mniej. Na, na pewno odbije tego pionka. Pionek d4 jest y, do odbicia spokojnie. Zauważmy, że też nie można zagrać e5. Skoczki bardzo ważne, y, bardzo dobrze te, tego pola pilnują. No i w tym momencie roszada ze strony czarnych hetman d3. Ciekawy ruch. E, tutaj przede wszystkim też można od razu zagrać wieżą na D1, ale Hetman D3 zapewne jakieś przygotowanie. E, cały czas tutaj przede wszystkim jest kontrola tego punktu i w każdym momencie białe tego pionka mogą skosić. No ale skoczek C6 jeszcze tego pionka broni. Roszadę należy wykonać i wieża A6. Dziwny ruch na pozór, ale. To jest też pewna logika i nie najgorszy plan, dlatego że wieża broni skoczka, a czarne mają w zanadrzu ruch B5. Widzimy też, że po tej diagonali goniec jest silną figurą, więc no tutaj już czarne zabezpieczają sobie tego skoczka i po prostu chcą grać B5. Wieża z F na D1. Czyli atak na pionka. Na co ten ruch B5 nastąpił, i skoczek zagrywa po prostu na E5. Zauważmy, że białe grają tutaj spokojnie, bardzo solidnie. Jest wszystko porówno, ale pozycja robi się bardzo też przyjemna. Dla białych oczywiście. Pogoniec B7 od razu strzał na C6. Goniec od razu wybił, i Hetman wybił na D4. No i podsumowując, już tę sytuację, w tym momencie um, wszystko jest porówno w materiale. Pozycja solidna, myślę, że z jednej i z drugiej strony, i tutaj będą działać niuanse, jeżeli która ze stron chciałaby właśnie wygrać tę pozycję. No, i teraz, tak, wymiana hetmanów jak najbardziej byłaby fajna dla białych, nie da się ukryć z prostego powodu. Bo skoczek by wybił, i nawet jakby tutaj goniec wszystko powymieniał. Ja sobie zdaję sprawę, że pozycja jest względnie równa, ale to białe mają mały atucik w postaci bardzo silnego skoczka i uderzamy w punkt B5. Trzeba się tym pionkiem zająć, a za chwilę wchodzi wieża na C1. Wolne linie mogą tutaj być bardzo główną, znaczy, mogą być główną bronią w tej sytuacji. No więc tutaj białe są na to przygotowane. Tym bardziej, że faworytem w tej partii jest raport. Nie da się tego ukryć patrząc po rankingu, ale pamiętajmy, że Radek Wojtaszek ten ranking 2700 miał przez długie, długie. Długie lata Chwilowa, chwilowy spadek poniżej 2700 to nie umniejsza umiejętnością. Absolutnie wręcz przeciwnie, jeszcze daje większego kopa pewnie, żeby na ten ranking wrócić. Hetman zagrywa na A8 w tej sytuacji i wieża A na C1. Zobaczcie, naturalne, proste posunięcia, bo w takich sytuacjach trzeba wszystkie figury wprowadzać do gry H6, zrobienie lufciku, ruch taki. Yy, znaczy, ciężko komentować każde posunięcie, tak żeby zrozumieć plan, ale myślę, że ruch. Y z jednej strony pokazujący brak planu, ale może i nie, bo to też na dwoje babka wróżyła. Tutaj w zasadzie H6, lufcik przyda się zawsze, tak bym sobie to tłumaczył. I teraz następuje bardzo ciekawe zagranie, naprawdę komputer tu się z tym zgadza, jest to goniec F1. No trudny ruch z jednej strony, ale logiczny. Już tłumaczę o co chodzi. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy można zbić skoczka. Sprawdźmy, bo jeżeli czarne zbijają skoczka, my wybijamy i hetman wybija. Pamiętajmy, że tutaj się nic nie, złego nie dzieje dla białych, bo zawsze możemy odbić pionka na B5, ale zbicie tego pionka może, można zrobić w bardzo ciekawy sposób inny, mianowicie A4. Dlatego, że wykorzystujemy tutaj związanie wieża na A6 już teraz stoi źle, w tym momencie, i tutaj odbijemy tego pionka pionkiem z A4, i wyrobimy sobie wolnego piona z takim gońcem, który go będzie zawsze kontrolował, i z wieżami, które pięknie grają po wolnych liniach, i hetmanem w centrum. No to białe tutaj w ogóle mają rewelacyjną pozycję. Miałyby rewelacyjną pozycję. Pogoniec F1 e, raport nie zbił, tylko zagrał gońcem na D5. Nieco e, solidniej, i w tym momencie skoczek znalazł piękną placówkę na E5. Skoczek stoi wyśmienicie. Zwróćmy uwagę, że białe właśnie nie chciały wymieniać tych gońców. E, no, i to jest e, myślę, że bardzo duży atut tutaj, w postaci tego skoczka e, dla radka. Go, nie, goniec. Hetman zagrał na B8 w tej sytuacji, i teraz ruch, który pokazuje takie Rubinsteinowskie plany. Pamiętam z partii klasycznych Akiby, Akiby Rubinsteina, że on ustawiał w Hetmańskim właśnie taki schemat pod tytułem F3. Te pionki bardzo mi zapadły w pamięć. Ta struktura pionów w gamicie hetmańskim i jak się coś takiego ustawi, to prawie zawsze jest świetnie białymi. I to jest fajne, że właśnie analizowanie partii klasycznych daje tę możliwość zrozumienia gry i ustawienia się w taki fajny sposób. Ale, ale ruch pionkiem jest mega dobry, mega logiczny z tego powodu, że ogranicza czarne figury. Przede wszystkim jeszcze mamy opcję zagrania E4 i goniec się otwiera, więc to wygląda genialnie, nawet bym powiedział. Wieża d6. No właśnie, co ten ruch tutaj daje? I teraz pytanie do wszystkich, czy można zagrać e4 i zdobyć tutaj gońca za friko? No bo jak goniec odejdzie, to zbijamy oczywiście wieżę na d6. Otóż e4 yy, nie jest to ruch, który daje przewagę, ani nie zdobywa figury co się okazuje ciekawe, bo tutaj czarne mają dobrą odpowiedź no dostrzec takie rzeczy nie jest prosto grając wieża D6 z jednej strony, ale analiza zawsze pomaga w, tym, w tej nauce przede wszystkim i myślę, że wieża D8 tutaj raport miał przygotowane jeżeli zbilibyśmy tutaj gońca, to wieża zbija na D5 i czarne odbijają figurę z pionkiem więcej, więc tutaj przewaga po stronie czarnych byłaby. Chodzi o to, że właśnie wieża D8 powoduje, że wieża tu się ładnie broni i goniec w tym momencie ma szansę odejść, więc jak zbijamy białymi, to tracimy przewagę. No więc ruch E4 w tej sytuacji po wieża D6. E, zwyczajnie nie działa e, w tym momencie. No więc Radek to dostrzegł i zagrywa Hetmanem na C5. Wieża wróciła na A6 w tym momencie. Zobaczcie, piękną dominację figur. E, wszystko porówno, tak naprawdę. E, wszystko porówno i no. Właśnie Radek jest wielkim specjalistą w wyciskaniu takich malutkich przewag. To jest przewaga białych, nie ukrywajmy tego. Zwróćmy uwagę też, że jest atakowany teraz skoczek, jakoś trzeba sobie z tym radzić i Radek sobie radzi w sposób prosty. Hetman C7 prowokuje do wymiany hetmanów, co by trochę ułatwiło grę te. Wierzę, jeszcze raz powtórzę, one tu świetnie działają i to jest przewaga Goniec C4, na co tutaj Hetmany zostały wymienione bardzo szybko. I posunięcie E4. Bardzo ładny ruch, który pole D5 kontroluje diabelnie i nie można czarnymi rozwinąć skrzydeł. Zwróćmy uwagę, i pytanie jest takie, czy można zbić gońca na C4. To jest bardzo atrakcyjne bicie, oczywiście. Ale po wybiciu na C4 wieża z B8 zaczyna dobrze działać i. Przewaga mogłaby być e, z białymi wypuszczona. No więc, e, nasz arcymistrz, no, jak to na arcymistrza bywa e, E4 zostaje zagrane. Bardzo ładne posunięcie, i chodzi o to, że Radek widzi coś takiego, że jak goniec zbija na F1, to zbija król. I on tutaj nie nastawia się na to, żeby za wszelką cenę zdobyć pionka, tylko żeby jednak trzymać bardzo dobrą pozycję. Zgadzam się, że w tej sytuacji tutaj czarne też próbują się bronić, ale to białe tutaj rozdają karty w postaci wolnej linii jednej, wolnej linii d, wolnej linii c, skoczek fantastycznie ustawiony. I powiedzcie mi, gdzie ten skoczek ma ruszyć? Na d7 nie można. Można próbować cały czas tutaj naciskać na te pionki, na przykład i król na e2 kontroluje również. No, ta końcówka byłaby na pewno bardzo wygodna i na pewno z przewagą. W każdym razie, po ruchu E4, wieża zagrała tutaj na B6. Z A na B6, wieża D2 spokojnie, jak na wojnie, czyli cały czas widzimy, że białe są przygotowane na wymianę na F1. G5 nastąpiło, to jest niezłe zagranie. W każdym razie Radek odpowiada od razu. G4 wyjaśnia ustabilizowanie pionków na skrzydle królewskim. Król zagrywa na G7. No i teraz moi drodzy, goniec w końcu zbił na C4. No bo trzeba w końcu jakieś decyzje podjąć. Pionek wybił i skoczek wybija. Pionek więcej u białych w ten sposób się pojawił. No, czarne próbują też jakiejś aktywnej gry. Zobaczcie, że skoczek świetnie broni na B2, i przy okazji atakuje, i też pionka na A5 atakuje. Wieża B3. Jeden pionek niekoniecznie musi dawać wygraną pozycję. Oczywiście jest to przewaga i to jest fajne. Ale pamiętajmy, że tutaj raport na pewno będzie próbował swoich szans w aktywnej grze. Wieża B3 za takim na pionka, no więc król F2 bronimy, pionek A4. Pionek, właśnie A4, pokazuje tutaj pewną siłę z tego względu, że zatrzymuje te dwa pionki i nie jest tak łatwo progresować tymi pionkami B2A3. Jeszcze nie. Na razie stabilnie. Radek nie daje sobie robić tutaj żadnej krzywdy wieża z C1 na C2, bardzo słusznie, mocna obrona pionka i to nie jest pasywna obrona pionka. Bo przypomnijmy, że wieże cały czas działają na wodnych liniach. Pasywna obrona pionka to by było, jakby wieża z C1 zagrała na B1. No więc wieża C2, pionek zagrywa na H5, H3, wybicie, wybicie. No i teraz wieża zagrywa na H8. Tutaj raport szuka jakiejś opcji aktywnej gry, na co, ja, na co tutaj Janek chciałem powiedzieć się przyzwyczali. Do partii Janka, ale Radek tutaj rozdaje karty i zagrywa skoczkiem na E5. No, skoczek wraca na świetną pozycję oczywiście. Wieża B5 atakuje skoczka i skoczek D3, czyli skoczek zrobił taki fajny trójkąt i na D3 stoi równie świetnie broniąc pionka. Czasami na B4 może sobie skoczyć. Szach na H2 nastąpił, król F1. Wymiana jednej z wież co niby y, ułatwi może sprawę czarnym. I skoczek zagrywa na d7. No ale co? Jest pionek więcej, trzeba grać dalej. Król w końcówkach jest ważną figurą, więc się trochę podciąga na pole na E2. Król f6, wieża c2, szukamy wolnej linii. Jakiś plan już na c4. Istnieje, żeby zdobyć pionka na A4. Wieża B8 w tej sytuacji wieża C4 właśnie zostaje zagrane i skoczek E5. No i teraz zwróćmy uwagę, że jakbyśmy zbili tutaj skoczka na E5, to wieża ma wtrącenie na B2 i czarne odzyskują pionka i w zasadzie to jest remisowa, już byłaby remisowa końcówka. Jednakże na, na, na szczęście Radek ma ruch wtrącony i zagrywa wieża B4. I teraz, moi drodzy, sytuacja się może zdecydowanie zmienić, jeżeli wieża będzie pasywnie broniła pionka. Jeżeli wieża pasywnie obroni pionka, to nie ma co zbierać w tej sytuacji. Tak, no, proszę mi zaufać, tak na pewno jest. Więc wieża postanowiła wybić, i skoczek wypił. Niektórzy mówią, że pionkówki są jak. Skoczkówki są jak pionkówki. Poniekąd może być to prawda, pionek więcej, jeżeli byśmy zdjęli w tej sytuacji skoczki. Prawdopodobnie wygrana byłaby po stronie białych, jednak na skoczki zawsze trzeba uważać. Skoczek C4 z atakiem na pionka, skoczek D3. Obrona, obrona ważnego punktu. Król znowu nie ma, nie ma aktywności. To jest niesamowite, jak Radek potrafi tak świetnie grać yy, tymi figurami, że nie pozwala przeciwnikowi skontrować, jeżeli to się udaje no to cudowna cudowna gra po stronie naszego arcymistrza król e7 król d1 król d6 król c2 no właśnie widzimy aktywność króla jest ważna król c6 Król c3, król b5. I tutaj król zagrywa na d4. Aktywność przede wszystkim. Posunięcie f6. No nie za bardzo widać, co grać dobrego tutaj czarnymi. Nie widać dobrych posunięć. Gra białych jest dosyć prosta. F6. I teraz y, ważny ruch pod tytułem e5. Taki ruch e5 trzeba przeanalizować trzeba policzyć czy on działa bo to jest odpowiedzialne posunięcie i teraz jeżeli czarne by zbiły na e5 pionka tak nie było ale jeżeli by zbiły no to skoczek by oczywiście zbić musiał no i sprawa jest prosta jeżeli jest bicie na e5 król wybija król idzie na c4 no to jak wygrywać te pozycje Myślę, że F4 jest bardzo łatwym zagraniem z tego względu, że po wybiciu ten pionek szybko może tutaj zasuwać. To jest kwestia liczenia. Bicie i bicie. Oczywiście trzeba wziąć to pod uwagę i 1, 2, 3. Odejście królem 4, 5, 6, 7. A tutaj pionek idzie 1, 2, 3, 4. 7 ruchów do przemiany tego pionka, a 1 i 4 ruchy do przemiany tego pionka. No więc zapas ruchów jest po stronie białych, więc spokojnie pozycja byłaby wygrana. Jednak w tej sytuacji, jeżeli skoczek by zbił tutaj na B2, to mamy kolejny raz przełom F4 i po wybiciu. Od razu maszerujemy pionkiem G5. Tutaj skoczkówkę trzeba bardzo uważnie, uważnie policzyć, bo skoczek D1, skoczek E3, skoczek F5 z szachem jeszcze może obronić sytuację, lecz w tej sytuacji skoczek G4. Piękny ruch nie pozwalający skoczkowi czarnemu nigdzie ruszyć, i ten pionek ma tutaj wolną drogę do pola przemiany. Jeżeli jeszcze F3 nastąpi, to G6. Nie ma co zbierać. Jeżeli F2, bardzo ważne posunięcie skoczek H2, jak najdłużej wstrzymujemy tutaj promocję pionka, a ten już ma dwa pola do przemiany. Pozycja byłaby no, totalnie wygrana. Wróćmy do partii. F5 nastąpiło w tej sytuacji. Na co Radek, wybił na F5, śpionek wybił na F5 i E6 zasuwa. Jeżeli król, no to tracimy skoczka na C4, więc trzeba uważać, e, więc G4 nastąpiło, e 7 jedno pole do pola. Jedno, jedno posunięcie do pola przemiany, jednak skoczek D6 broni. Król D5. Zauważmy, z tempem atakujemy. Pełna dominacja. Król Czarny nie może tutaj aktywnie sobie pograć. I tutaj jeszcze skoczek, przede wszystkim pilnuje tych dwóch pionków. Skoczek E8 i bardzo ładny ruch F4, czyli brak redukcji pionków, bo redukcja pionków mogłaby powodować, że blisko byłoby remisu. Ważne jest, żeby zachować jeszcze jednego pionka. To jest istotna sprawa. Końcówka pięknie tutaj rozgrywa nasz arcymistrz. Posunięcie G3. Skoczek E1 z obroną. Prosta Prosta sprawa. Skoczek G7, Skoczek G2. Zobaczcie, że król czarny w ogóle nie ma gry aktywnej, to jest ważne. Król B6, Król D6, Król na B5 z powrotem. Skoczek E3. I nie też, że bronimy na G2, to jeszcze nie pozwalamy królowi zagrać na C4. No, rewelacyjna gra ze strony naszego arcymistrza, bardzo dokładna, to jest ważne. Król zagrywa na B6, Król D7, Król C5. No i dorobienie Hetmana w tej sytuacji. Raport Richard poddał partię. No bo nie ma co zbierać, sprawdźmy, bo jeżeli skoczek wybija i na przykład król zagrywa na d4, no to tu jest strzał, strzał z szachem. I zdejmujemy pionka. Nie ma co zbierać. No w każdym razie teraz król nie może po prostu zagrać na D4. My podchodzimy królem po pionki i wygrywamy. E, piękna partia. Piękna partia Radosława Wojtaszka. E, gratulujemy zwycięstwa w pierwszej partii. To jest bardzo ważny punkt. Trzymamy bardzo mocno kciuki za naszego arcymistrza. To na pewno rozbudziło apetyty polskich kibiców. E, to zwycięstwo przede wszystkim. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.